Witam was kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Phantom Doctrine, kochani, nie Doctrine no, oczywiście, Brigade. Już mówię to z automatu. E, kochani, jesteśmy tu, tutaj w Maple. Nie wiem, czy tak się czyta, ale idzie. Atak skład idzie do nas, chyba. Aż kurde, puszczę na chwilkę. Idzie do nas. Eee, no, pytanie: czy jesteśmy przygotowani? To jest level 7, słuchajcie. Natomiast Easy, więc za dużo ich tam nie będzie. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby zdobyć być może nową broń wyższą, na, na wyższym levelu. Może jakiś eee, faktycznie topór albo inną broń do walki wręcz. Eee, tudzież co innego. Tylko pytanie: gdzie to będzie? Bo raczej nie w mieście, więc eee, może się przygotujmy do tego zanim. Mamy tak, e, mamy składaka Assault Rifle'a. E, to nie jest głupi pomysł, natomiast e, zastanawiam się faktycznie nad tym... E, nad tym, nad tym... missile launcherem. Bo to jest jako sidearm. To jest primary missile launcher. Mm, base damage trochę większy, ale... Widzimy 36, tu jest Sniper Rifle, 53. Wiecie co? Zrobimy taką akcję chyba. Eee, szybko to oczywiście pokolorujemy na blueberry i będzie git. Natomiast kosa Sniper Rifle plus to Heavy Machine Gun, Heavy Handgun, to jest okej. Okay. Eee, natomiast tu, eee, tu... Tu, 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 tu. Bo mamy tego unit, tylko no właśnie, bo mamy składaka. Aha, dobra. Tu mamy cztery. Mamy w sumie pięć jednostek. Tutaj jest szósta. No dobra. Myślę, że jest OK. Eee, także spotkajmy się z nimi. Zobaczmy, co mają do powiedzenia. Eee, hostile Squad. Hestard Locked the Base. No dobra. To jest nawet very easy, się okazało. Spoko. Eee, tak, tak, go. Szybka akcja, mam nadzieję. Znaczy, to już nie będą takie szybkie akcje. Wcześniej mieliśmy dwie misje w jednym odcinku, ale wydaje mi się, że w tym momencie będziemy zadawać mniej obrażeń. W każdym razie oni mają więcej pancerza. Eee, chociaż ile ich tu jest? Dwóch. No to trzeba tego dopaść. Kurde, 500. Prawie 700 pancerza na głowę na tym upper body. Eee, Spróbujmy takiego jara na przykład. Eee, to mamy 1000, 1300. 800 z kawałkiem, tu mamy 500. No dobra. A Gościu jest tam, więc od razu go atakujemy, się nie zastanawiamy specjalnie nad tym, zwłaszcza, że mogę atakować kilka razy i tak zrobimy. Pciu, pciu, pciu. E, oczywiście odsuwając się z tego miejsca. Byle dalej. E, dobrze. Tu szybka akcja, czołg biegnie do nas, atakuje tu ciebie. E, gdzie ten czołg? Gdzie, w którym on mi, miejscu atakuje? W tym. Więc. Mógłbym ewentualnie szybko go diabnąć, uciekając za górkę. I potem go jeszcze raz dziabnąć, uciekając za górkę. Jeszcze raz go diabnąć, uciekając za górkę. Mogę go zagórkować do końca życia. Dobra, także wyda, wydaje mi się, że to będzie szybka akcja. Natomiast gościu ucieka tam. I, I co ty robisz w ogóle? Ty atakujesz tutaj. Kogo ty atakujesz? Atakujesz tam. Dobra. Także podbiegnijmy szybko. Potem się zdaszujmy. Podbiegnijmy kawałek. Zdaszujmy. Się dotąd. No gdzieśkolwiek, kurde. No, wbiegnijmy na. Aha. Aj, kurde. Z którego miejsca jesteśmy? Tu. Dobra, ucieknijmy. Tu jest collision. Podbiegnijmy tu, na górkę tam, na górkę tu. No i nic. No i trzeba będzie się zdaszować potem gdzieś na dół. Kawałek, ale dobra, to nieważne. Jaro natomiast... Gdzie ty Jaro jesteś w ogóle? Tu. Wiesz co? To przejdź może troszkę do tyłu, troszkę poczekaj. To raczej nie powinien być collision. podbiegnijmy tam. Podbiegnijmy tu, dasznijmy się tam i tyle, tamtego gościa trzeba będzie dziabnąć, także ja tu mam nadzieję, jednak jest, kurde i jest crashing, jeden drugi, eee, no właśnie, damage, damage, ale to takie se, dobra, w takim układzie, przejmijmy typa, gościu biegnie w naszym kierunku, więc trzeba będzie odejść eee, i tu, Nie, to jest jakaś tragedia. W takim układzie można by troszeczkę. Można by się troszeczkę dasznąć w tamtym kierunku szybko. I zacząć napierdzielać gościa. I to będzie dobry pomysł. I najwyżej, jak czołg wiedzie w tym kierunku, to go dziabnąć. Eee, tu tu się kraszujemy, tu jest jakaś tragedia. Eee, dobra, to podejdźmy tu. Dziabnijmy się tu. O, i potem ewentualnie collision in dash. No to to prawda. <laughs> więc trzeba będzie jeszcze podbiec kawałeczek. Chociaż nie, gość już tutaj stoi i będzie atakował, więc. Yy, więc troszeczkę podbiec. Dziabnąć tu i w następnej turze, po prostu jak trochę zaczniemy spadać z ciepłotą ciała, to wtedy go dopadniemy, natomiast tutaj atakujemy, atakujemy, ja wiem, że Natalia dostanie, ale wydaje mi się, że tu będzie, chociaż reinforcementy dotrą do nas na czas. Tu jest heavy, no właśnie, kurde, kosa powinien mieć karabin snajperski, ale go nie posiada niestety, więc można by wejść tu faktycznie i próbować ten czołg jeszcze dziabnąć trochę wcześniej. Tu, 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 I tam się schowa. Niestety, i to nie będzie dobra sprawa. Więc zamiast tego, można by wejść kawałek na górkę, dasznąć się aż tam, wejść kawałek na górkę, dasznąć się tu, no albo po prostu podejść. Chodzi o to, żeby go wnieść kurde, w garści typa dobra. Tu jest, tu jest, tu jest i tutaj e, ty mój mi uciekaj po prostu. To już raczej będzie. Coś takiego. Um, tu będzie coś takiego. I to tyle. Dobra. Tu uciekamy, uciekamy. Tutaj sporo tych obrażeń niestety będzie. Trochę zwolnijmy tak na połowę. Gościu dostaje. Tu, tu, tu. No, zobaczcie, jak czołg ma dużo życia. Skurczybyk, dobra. E, miejmy nadzieję, tu jest below minimum range. Więc można by go. Właśnie nie wiem co, co on robi? Tu jedzie. Więc chyba zostawimy tego. Tego czołga tu. Będziemy go napierniczać. Cały czas. Tu musimy zejść z linii. Pola walki. Eee... Strzelimy do niego. Pistoletu. Strzelimy potem ponownie gdzieś tu, bo będziemy szli dalej. Tak. Tak, strzelimy ponownie. Tu natomiast. Ja wiem, że te rakietki gdzieś tam lecą jeszcze. Ale. ale trzeba będzie uciekać w tamtym kierunku. Tu rakietki. Tu rakietki w typa po raz drugi i to jest tyle. Tak naprawdę. Tu 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 i Tu Jaro jednak. Eee, dasz mi się tam, troszeczkę dostaniemy obrażeń. Eee, troszkę przeczekaj. A, czy ja wiem? Bo chciałem do tamtego dopaść typa, ale tutaj, jak zrobię Dasza, to będzie po prostu tyle obrażeń, że to jest tragedia. No, mógłbym ewentualnie przejść tu. Trochę poczekać. W tym czasie dopaść typa tam i machnąć go, nie chociaż chociaż jest taki moment tu, dobra, idziemy tutaj trochę czekamy, potem idziemy tam, mam nadzieję, że to nie będzie jednak nie, nie zrobimy tak hmm. podejdziemy sobie żeby zejść to i tak muszę iść w prawo, nie tu A, mogę przejść tu w sumie Szybko się dasznąć. Trochę dostać, ale bardziej mi zależy na tym, żeby ten gościu dostał <laughs> niż cokolwiek innego tutaj. I tu zacząć w ten czołk napierniczać gdzieś z tego miejsca. Tu, 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 tu. No, ma to sens. Dobra, go. Mam nadzieję, że czołk tu leci rakieta dość mocna. Dobra, czołg już odpadł. I tu Jaro powinien go działnąć. Dobra, czołg surenderuje się. Gościu będzie szedł w tym kierunku, więc do niego strzelimy za moment. To jest dobre miejsce. No, powiedzmy. Podejdźmy jeszcze tu, tak? Tu jeszcze strzelam do czołgu, tu strzelam do typa. Chwileczkę tu. Tu się odsuniemy na jakąś odległość sensowną. Mhm. Albo nie. No zobaczymy. Gościu może kłudne, wiecie. Dostać za chwilkę. Eee, podejść tu. Ciachnąć go jeszcze raz. Na to sposób. Za ten. Za bardzo. Tu. To jest bardzo dużo obrażeń. Nie będę ryzykował słuchajcie, bo mają przyjść jeszcze kolejni, więc. Więc dlatego... Ale tu go jeszcze raz dopadniemy. Okej. Okay. Dobra. Ty nie strzelaj. Chodź tu gdzieś tu. Ten gościu jest tu. Dobra. Tam dostał gościu. Przewrócił się na plegary, a właściwie na brzuszek. Miał dostać dwa razy, ale nie. Tu ja go dziabnąć, ale tak się nie wydarzyło, niestety. Więc. E, no cóż, trzeba będzie zrewi zrewitalizować to wszystko. To tu. Tu, tu. O, tu będziemy uciekać natomiast. Jakimś takim daszem. Tak myślę. Daszem tu. O. Kawałeczek tu, daszem tam. I stąd ja czegoś tu będę widział tak. Będę Cię widział, natomiast będę, będzie trzeba uciekać dalej. Czy to ma sens? Ma. Dobra. Tu natomiast będziemy na niego czekać, bo biegnie w naszym kierunku, więc jednak z powrotem. Chodź eee. eee, tu. Skiknij tam. I stąd, jak gościu wejdzie pod ostrzał, tu, 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 Dobra, czy ja tu wejdę w końcu, nie, nie wejdę tu. Ej. Chciałbym wejść. Stój. No. Dobra, wejdźmy tu, wejdźmy tu I z tego miejsca. Właśnie, gościu wchodzi w zasięg. Trochę będzie za górką przez moment, ale... Wydaje mi się, że warto. No. A Jaroty na razie stój tam. Gdzie jesteś? Bo tam gościu jeszcze dostał trochę. Wyskoczył z rakietą, która 420 obrażeń zadała, pierdzielona. Dobra. Retreat possible. Maintain control. No właśnie nie chcę, żeby byli. Gościu limpuje, limpuje i potem będzie jeszcze atakował. Dobra, to wykończ go. A my zobaczymy, gdzie po prostu reszta jest e ekipy tam. I kto to jest w ogóle? Cztery czołgi spoko. A czy no? Bywało lepiej, ale w cztery czołgi niż parę mechów. Dobra, zbliżmy się na odległość odpowiednią: gdzieś tu, tu, tu. I potem. coś. Aha, nie. Dobra, tu. Tu, 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 tu. tu kawałeczek, tu kawałeczek. Dobra, siedzimy tu. Nie wiem właśnie, czy gościu sobie odpuści. Tak, powinien sobie gościu odpuścić. No i jaro. Cyk, cyk. Cyk, cyk. Cyk na dół. Dobra, gościu jest zniszczony po prostu konkretnie. Wszyscy lecimy tu i następna tura zacznie się w momencie, kiedy czołgi już zaczną. Tutaj atakować nas, więc eee, kto gdzie jedzie i jak. Tu, 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 Więc trzeba będzie jednak stąd albo zejść, schować się za górką. Tą górką. Eee, tu, tu, tu. Nie, bez sensu. Eee, no, można by zejść ewentualnie tutaj. Dasznąć się W tym kierunku, ale to będzie już kurde bolało niestety A nie nie, nie, nie aż tak boli To tu jesteśmy kurde narażeni na ten atak Mam nadzieję, że to nie będzie taka sprawa Głupia I że się uda Dobra, zasięg mamy, także ty tu stój Napierdzielaj rakietkami ile wlezie w jakiś czołg Wybierz sobie Jaro, ty lecisz do przodu, natomiast jesteś. Czy ktoś ci atakuje? Tu jest ktoś ci atakuje, ale co to jest? Za akcja i tutaj. To jest chyba tamten czołg, nie? Tak, tak. No, troszkę powoli to idzie. Właściwie to. Można by kawałek yy, się dasznąć. Niestety, dasznięcie. Powoduje tu. ci powoduje, że dostajemy obrażenia, no ale dobra. I tu mamy Sidearm Launcher, który jest niestety. Nie ma takiego zasięgu, jakbym chciał. Właściwie ty możesz się dasznąć parę razy, nie? Z tego co pamiętam, tak. Tak. I z tego miejsca. Mmm. Naprawdę taki zasięg. Out of range, mamy coś tu się znowu spierniczyło z tym zasięgiem. Eee, dobra, podejdźmy jeszcze bliżej troszeczkę. Dobra, widzę, gdzie jest zasięg. Tutaj właściwie to mógłbym stąd zacząć atakować. No tu niestety, właśnie nie wiem czy nie, żadne rakietki do nas chyba nie lecą, nie? Tu dostajemy troszeczkę. Ale, ładnie. Gościu już kraszuje, więc... Eee, gościu nie będzie. Aż takim problemem. Diaro, daszuj. Podbiegnij. Daszuj. Chwilkę poczekaj. Gdzieś dotąd. Znaczy do tego miejsca. Eee, potem dziabnij typa już niestety dostaniemy troszeczkę obrażeń od ciepełka, ale mam nadzieję, że to damy radę z tym. I dobra. Tu mam zasięg dotąd tylko. Więc trzeba e, się będzie dasznąć tu trochę. Jestem w zasięgu? Tak. Spróbujmy tam tego z tyłu wyeliminować. Gościa, który jest najdalej. Eee... Tu biegniemy, tu biegniemy. Tutaj Natalia jeszcze. Chciałbym, żebyś gościa. Lecz ty jesteś kurde tutaj. Zresztą ten strzał może być taki se. Tu tu tu. Tu jeszcze napierdzielamy, napierdzielamy. Powinno być ok. Tu daszujemy, daszujemy. Mhm. I tutaj. O, spróbujmy tam tego z tyłu. Dziabnąć parę razy. Powinno być git. Dobra, lecą rakietki. Tu, 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 tu. Ten gościu powinien już zrezygnować. Tu kolejne rakietki. Tu jest ciachnięcie jeszcze. Natomiast my... Spróbujmy dopaść gościa, który się chowa za górką. trzeba będzie w tym celu troszeczkę po... O kurde! W tym celu na pewno trzeba będzie odbiec stąd. wiec <laughs> odbiec, odbiec. I powoli chyba zacząć tam napierniczać. W takim kładzie. Moja miła. Daszuj się na tyły. Schowaj się za górką. Tu. Oni idą powoli w naszym kierunku, ale. Ale. Dobra. Trzeba będzie ich przywitać. Tutaj wydaje mi się, że sobie poradzimy. Mamy heavy machine gun i gościu tu idzie w naszym kierunku, więc spróbujmy podejść mu naprzeciw i zacząć go napierniczać. Tylko tu, tu, tu. Um, poczekaj moment. No i trzeba będzie zejść niestety. Trzeba będzie zejść i zacząć atakować go stąd. Jaro natomiast. No właśnie, to będzie niestety spory wysiłek, jeżeli chodzi o opóźnienie tego i potem I potem możemy tego dziabnąć. No. Będzie to bolało niestety, bo to jest dziachnięcie. Tu gościu dostaje dość mocno. No właśnie, chodzi o to, że chyba to jest tak zaprogramowane, że jeżeli gościu gdzieś dostanie, gdzieś odleci, to... nadal mamy zaprogramowane, że atakujemy gościa, który stoi tu, ale tu nikogo nie ma. No właśnie. There's collision in strike. No można by zrobić coś takiego, ale to za moment, eee, coś takiego, ale za moment. A chyba, że gościu będzie coś jeszcze robić dziwnego. Nie, dobra, tyle tyle będzie git. I w razie czego wiedziemy w tamtą. Dobra, nie, 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 dobra, w takim układzie. Gościu, ty jesteś surrender, więc ja odpuść mu. Eee, ten gościu będzie atakował, więc w sumie można podejść tu i atakować. Tego. I będzie git. Tak podejściach. ciach. Tamten gościu zostaje, ale... Yy, myślę, że możemy to zrobić śmiało yy, przejściem tu. I zacząć atakować go z tej pozycji. Chciałbym w sumie stać wyżej chyba. Tu i tu. O. Yy. Gościu uciek z zasięgu. Moment, moment, to jakoś tak. Nie trzeba będzie zejść tu jednak. No, tu, tutaj troszeczkę jak widać jest. Jak widać, tutaj wchodzi w zasięg, dobra. Natomiast tu sytuacja nie wygląda wesoło. Goście, goście mają daleki zasięg. Dobra, możemy się schować. Zawsze tu i tu. No nie, tylko że tutaj zaczynamy być atakowani. Tutaj mocno zaczynamy być atakowani. I uciekamy. No, można by się dasznąć w sumie w drugą stronę. Za górkę. I się schować. Następnie potem. Być za tą górką. Dobra, to nie przyjdą do nas, bo wydaje mi się, że tutaj nie będziemy jakoś specjalnie atakowani. Po prostu ich zasypiemy rakietami z góry i to się na tym skończy. Mógłbym nawet się oddalić kawałeczek, może nawet w tym kierunku. Widzę, że tutaj też ktoś do nas strzela. O tutaj, więc wyjdziemy poza ten zasięg, okej. Okay. Dobra, jak to wygląda? Ten gościu się surenderował, ten będzie atakował, ale całe szczęście atakuje w jakąś dziwną miejscówkę. Ten gościu jedzie. Tu Jaro, mam nadzieję, że go dokończyłeś. Tak, czyli to są typy, które już nie przeżyły. Dobra, Git. E, może nie. Może jak podejdźmy. Dasznijmy się tam. Przejdźmy tu. Dasznijmy się gdzieś na dół. Tu. I to będzie tyle. Tu natomiast ten czołgista jeszcze jedzie. Będzie atakował z kanona. Natomiast mamy cały atak jeszcze w niego, ale gościu w nas atakuje. Więc zatem to będzie taka po prostu akcja, żeby go po prostu zniszczyć i tyle. A, tu natomiast mm, heavy handgun. Czy jest w ogóle atakowana w jakimś momencie? Tak. Goście idą powoli do nas. Właściwie jadą. Więc możemy ich przywitać odpowiednio z górki. W tego tu. tu, 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 tu. Oczywiście będzie tragedia, więc w sumie tego nie będziemy robić. Natomiast, ty, mój miły, atakujmy tego. Oczywiście, będziemy się odsuwać z tego miejsca zbrodni. Tu, tu, tu. Wykończmy jednego i będzie git. Także, będziemy się odsuwać, miejmy nadzieję. I powinno być OK. Także mam nadzieję, że tam tego dokończymy za chwilkę. Gościu kraszuje, dobra. Czyli nie odpalił tej salwy, tu, którą się obawiałem. Tu uciekamy. Tu leci pocisk. Uch. Dobra. Jaros sobie gdzieś tam skika. Au! Dobra, tamten zabity. Ten gościu powinien dostać rakietki za chwilkę na głowę. Wydaje mi się, że tu tak naprawdę będzie tyle, jeżeli chodzi o niego, więc zajmijmy się kimś innym. Natomiast kurde, lewej ręki prawie nie mamy. Czy ty jesteś Natalia atakowana? Jesteś atakowana ze wszystkich stron, więc proponuję ci GTFO. Schować się za górkę. To będzie tyle. Tu natomiast kończymy ten atak, znaczy no nie kończymy, ale to jest... Kolejny atak potrzebny. Um, tu uciekamy, tu, 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 tu Jaro. O właśnie Jaro. To jesteś atakowany widzę. W kierunku tego typa. Gościu dość długo strzela, muszę powiedzieć, więc na pewno podejdziemy tu. Eee, spróbujemy go szybko dopaść. W ten oto sposób. Kolisny strike, no to wiem. Naprawdę. Możemy go dopaść z tej strony, ale dostaniemy mocne obrażenie. Pfff... To nie wiem, możemy ewentualnie. Gościu strzelać dwa razy, tak, jeszcze z bliska. Możemy chwilkę poczekać, bo gościu będzie się odsuwał i dziabnąć go w następnej turze. Ma to sens? Na przykład tu. Myślę, że ma. I tak dostaniemy trochę obrażenia, ale wydaje mi się, że ma to sens. Dobra. Eee, ty mój miły. O tu. już co? O tu. Gościu będzie wjeżdżał w twój zasięg, więc. Jeszcze o tu. I będzie git. Dobra. Tu ja dostaję łamie drzewa. Tu zaraz gościu powinien się skraszować, miejmy nadzieję, więc. Zacznijmy faktycznie od Jara, który dostanie mocne obrażenia tutaj niestety. Będzie musiał chwilę poczekać i, i dopaść typa. Gdzie ty idzie w ogóle? Tu, 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 tu. I w tym miejscu atakować. No, i to będzie bolało trochę, niestety. Natomiast gościu powinien być wyeliminowany, chyba miejmy nadzieję. Taką dobra, napierdzielamy tu. Tu nas napierdzielają wszyscy. Tu mamy jeszcze zasięg. Także tutaj na bezpieczności atakujemy. Tu natomiast, ty przyjmij. Na siebie, kurde, smoczy gniew. Czy to ma sens? Trochę w tego, trochę w tamtego. Natalia, ty jesteś atakowana przez kogokolwiek? Nie. Git. Także pakuj się na górę. No i pomóż, nie? Pomóż w tego i pomóż w tamtego. Nawet tu. Tu jarociacha. Left side. Gościu kraszuję, Wiemy, że gdzieś tam ma być później. Ale został zniszczony, całe szczęście, te dwa zniszczone i tyle. Fajnie, że to usuwają te zakładki zniszczonych tych przeciwników. Dobra, 65 sekund tylko, a widzę pół godziny, także no miejmy nadzieję, że damy radę jeszcze. E, jeden odcinek zrobić, szybko się reperujemy, salvagingujemy. Pytanie, co z nich, kurde, właśnie nie zauważyłem, co z nich mamy tak naprawdę. Eee uh, zapomniałem, kurde, spojrzeć. Mm, natomiast Kosa... Nie, no masz sniper rifla. To co tutaj się stało? Moment. Tylko że to jest tutaj. Uh, nie tu. Uh, Cancel. Nie no masz. Uh, w Junissach to jest? Okej, okay. to się coś zrąbało, to nie powinno być tutaj, to jest tu, no o, teraz i to jest kosa, którego chyba kurde nie mamy, nie wiem co, czy mamy coś nowego, upper body, nie, left teme cokolwiek. Nie, nie dostaliśmy nic, kurde, zniszczyliśmy wszystko, wszystkich. No chyba, że jakiś subsystem, nie? Podsystem, pod no ale Dobra. E, mamy tutaj emergency cash, którego. Aha, nie mamy jeszcze, no bo. Nie skończyłem. Okej. Okay. Dobra, stój. E, nic, zobaczmy, co mamy nowego. Ale widzę, że mamy lower body, tylko nowy. To jest na siódemce. Bar... Trochę integrity większej, ale mniejsza bariera. Większa masa, nie, to jest bez sensu. A tak poza tym to widzę, że nie mamy. No, chyba że mamy coś w subsystemach, ale to też. Core. Właśnie tych mogłoby być więcej, różnych rzeczy. No, ale może to później będzie w dalszych um, regionach do zdobycia większa szansa. Dobra, wiecie co? Zróbmy ten emergency cash On też jest łatwy. Na początku chcę, tak wiecie, delikatnie podejść. Jak w ogóle nasi pilocie, minus 3. Z fatygą. Go, go, go. Zobaczmy co tu się wydaje. Co, co tu się wydarzy? Jest obroniona. No ale. Mm, to jest też na łatwym poziomie. Dobra. I tu jest primary sidearm. Dostałeś halka. A to od składak jest. To jest ok Tu jest ok tu jest ok I tutaj mamy tego unita. No właśnie. Kwestia jest tego, że nie chcę tego unita, tylko chcemy kosę. I to jest tyle. I to jest chyba też ta baza taka na dole. Ale myślę, że spoko. Dobra. No spróbujmy. Spróbujmy się. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mam nadzieję, że jakiś nowy sprzęt. Yy, baza, baza. O kurde, takiej bazy. Nie, byliśmy tutaj. Chociaż. Bardzo podobna ta baza była. Tutaj są właśnie nowe, nowe, co. Yy, chociaż nie, byliśmy z tej strony. Z tej strony chyba atakowaliśmy tutaj. Tak, chyba tu biegaliśmy po tych budynkach. Chociaż powiem szczerze, może nie. Bardzo podobne, ale wydaje mi się, że, że chyba jednak nie tu. Dobra, z kim mamy do czynienia? Widzę, że tylko mamy do czynienia z tym z tym. Oczywiście, reinforcementy można wpaść tu, zabrać i chyba tak zrobimy. Eee, chociaż nie. <laughs> Nie, bo tak patrzę, że mamy faktycznie sporą przewagę tutaj, zwłaszcza jeżeli chodzi o missile lancery i tak dalej. Więc podejdźmy tu, podejdźmy tam. Tu. Goście powinni być powoli w naszym zasięgu. Wejdźmy tu. Próbujmy najpierw w czołga. I to niech opadnie. Ten hit. Tu, tu, tu. Zasięg mamy dotąd. Leźmy aż tam. Mm, tylko, że tu gość Znaczy, Natalia jest atakowana, i to będzie w zasięgu. To może tu wejdźmy. Może na dół? Tak, jak wejdziemy tu na dół. Nie, to bez sensu. Po prostu zlećmy tam na dół. I tyle. To mamy. Mamy. No Jaro mi się tu Odbiegnij tam Dasznij się tu 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 Tam No i I ty masz snajperkę Git To na pewno go na górę Czy ty możesz... Tak, możesz sobie elegancko ciachnąć się tutaj i gościu będzie wchodził powoli w twój zasięg, tylko tutaj chyba gdzieś, nie? To jest low hit chance, nie? Ale to nie powinien być low hit chance, aż taki. No można by ewentualnie podejść tu na skraj, wtedy. Piu. Może mieć to sens. Gościu wystrzeliwuje rakietki, czołg dostał całkiem mocno. Eee, więc spróbujmy go dopaść jeszcze raz. Powinniśmy być w zasięgu, nie? Tak, gościu jest w zasięgu. Eee, potem w tamtego typa, który będzie odbiegał. Chyba, że w czołg jeszcze raz, ale wydaje mi się, że czołgiem zajmie się kto inny. I nie wiem, gdzie te rakiety, kurde, lecą. E, może w typa. Bo one lecą. One lecą chyba w ciebie, mój miły. Także po tym wszystkim. Wydaje mi się, że się zdaszujemy. Albo i nie. E, bo nie wiem, jakie y, posiłki przybędą mnie. Mogę zawsze wrzeć na górę z powrotem. I zacząć napierniczać, typa. Tam będzie gościusze, ale to... to za moment. Nie, nie, nie w tego. Nie w czołg. W gościa. No, chyba że po prostu nie traci czasu, bo zawsze mogę wleść na górę, nie? Mogę sobie wejść na górę tu i po prostu zacząć napierniczać w gościa od razu. No prawie, że od razu, nie, ale będzie w zasięgu cały czas. Chyba. Eee, tu mamy to. Nie, coś czuję, że przyjmiemy te rakietki po prostu na ten, na twarz. I na tym się skończy. Eee, Jaro natomiast. Chyba, że. Chyba, że to Jaro jest atakowany, ale wątpię. Eee. W sumie bo można by przejść tu, dasznąć się potem tam, bo wydaje mi się, że gościu ma kanon, nie? To jest premary yy, i ma Shielda. Czy Primary, Missile i Shield. Ty, gościu, masz kanona, więc jak najbardziej, jeżeli jesteś celem, Jaro, to szybko tędy, gościu będzie atakował Ciebie przez budynek, kiedy Ty daszujesz. Yy, tu. Świetnie to podejdźmy do niego, bo tu będzie gościł jeszcze raz. I po prostu wychyniemy w następnej turze. I go dziemniemy. Tu lecą te rakiety. No właśnie tak myślałem, że tutaj dostaniemy mocne obrażenia, chociaż nie aż takie mocne. Czołk całe szczęście zginął, zanim się ruszył. Więc. No, można by odejść, ale to nic nie da. Można by podejść i zaatakować z drugiej broni. Hmm. Weapon Effectiveness o... Tak, i tu strzelić do niego drugi raz Troszeczkę poczekać Wyjść na górę Nie. Czy ja zejdę na dół w ogóle, jakoś sensownie? Tak mhm. Jutro eee, Dobra, w takim układzie, gościu, mam dla Ciebie rakietki W ilości sporej, bo mogę. Tu atakujemy, tu atakujemy. Jaro, ty nie musisz jednak faktycznie tam iść. Więc spotkajmy się z typem w jakimś zasięgu odpowiednim i go tu. Troszeczkę obrażeń, ale wydaje mi się, że to będzie dobra sprawa. I tyle. Znaczy, tyle, jeżeli chodzi o Jara. Natomiast my możemy podejść tu szybko i jeszcze próbować go szarpnąć. W tym kierunku, nie, to jeden strzał tylko będzie. Zobaczcie, że rakietki są niecelne teraz, jeżeli stoimy w miejscu to faktycznie dostajemy, ale tak to... E, one po prostu nie są na nas samo naprowadzane. Dobra, we are ready to pick up, ale to nie szkodzi. Gościu, nie masz tarczy, plus kraszujesz, plus primary myselem będziesz atakował tu. A w sumie no, można by mu zejść z pola widzenia i po prostu go dokończyć snajperkami. Bo zaraz się pojawią nowi. To wiemy. E, dobra, ty po prostu wyjdź może stąd. Tu natomiast. Zaczniemy go napierniczać mocno. E, tak, dotąd. I potem trzeba będzie wejść trochę dalej. I no. Powiedzmy. Oczywiście, rakietki w, niego stronę, w jego stronę polecą. Jedne, drugie. O. A Jaro po prostu stoi obok. Dobra, zobaczcie jak tu ładnie schodzi. Wszystko. Dobra, nie ma nie ma rajdarma, do domu. Dobra, tak naprawdę. Uh, maintain control of the side. Można by. Nie, już są, kurde na miejscu, dobra. To są cztery czołgi plus. Nie no, ten gościu się ejectuje. Okej. Okay. W takim układzie. Hmm, gdzie wy przylecicie? Tutaj. Czy to jest jakiś widok sensowny? Wydaje mi się, że jest. Także hmm, z tego miejsca. No jak mówię, tutaj trzeba niestety ten atak zrobić w ziemię z kontrolą. Przypominam, ponieważ ich jakby nie ma jeszcze na miejscu, ale ale będą. A, Jaro, ty sobie odpocząłeś przez całą turę, więc go do góry. No, niestety Jaro kurde jest dosyć lekki, <grystanie> jeżeli chodzi o jego no. przechodzenie. Tu będzie oczywiście tak. To będzie hit. Troszkę spadnie ten hit. Dajmy się na dół. Um, no i tyle. Tu mamy i tu mój miły. Tu mój miły, właśnie te rakietki się przydadzą. One oni będą gdzieś tu. Natomiast wydaje mi się, że jak wstawimy tu. A nie, dobra. To... No właśnie, ten atak Spróbujmy jeden czołg wyeliminować Jeżeli to się uda I tyle Jeszcze rakietki lecą No niestety, z gościa nie ma co zbierać Natomiast tu Lecą rakietki, elegancko tu za chwilkę będziemy mieć dodatkowy strzał, ale kurde, szkoda, że w ciebie niestety, bo tam niestety nie dotrwamy. Tu, widzicie, gdzie jest linia? Trzeba będzie celować w kogoś z tyłu. I ty, mój miły, dostaniesz, nie? Tylko, że w tym miejscu. Więc tak naprawdę, po tym ataku. Mógłbyś ewentualnie, tylko że jak się kurde zeskoczysz, to dostaniesz obrażenia powodowane tym, ale... To jest 12% kurde obrażeń. Ciężko, ciężko to widzę. Chyba, że zostaniemy tutaj, po prostu będziemy się bić. Jak przystało. No chyba tak zrobimy po prostu. Taka czysta, brutalna walka, tylko gdzie ty możesz ja rozskoczyć? Możesz wskoczyć tu. Albo i nie. E, możesz skoczyć tu, tu, tam, i tyle. E, tu mamy. <laughs> Przepraszam bardzo. E, można by wskoczyć tam. E, iść w tym kierunku. Nie. Poczekać chwilę. Właściwie tutaj nie dostajemy aż takich obrażeń, więc. Zrobić podwójny skok z tego miejsca. Moment, poczekać. Lub dwa. Tylko, że ten gościu on tu wjeżdża. Tak. No i tyle. A ja nie, nie, nie do końca. Dalej atakujemy tego typka. Potem trochę tego z tyłu. I na końcu tego jeszcze raz. Dobra, lecą. Niestety jak widzicie te strzały ze snajperki. No, odbija się po prostu. Nie. Więc ma to znaczenie. To jest chyba okej, okay, nie? Tak. Jeszcze jakiś snajper. Znaczy strzał snajperskie mogę. No mamy Sidal Missile Launcher, więc w sumie. Wydaje mi się, że powoli trzeba go będzie wykorzystać. To może tak zróbmy. Trochę niech ci opadnie. <laughs> eee, no, ten. Myślę, że z tego miejsca będzie ok. No i zacznie atakować gdzieś tam. Eee, jaro. Chcę ja z zrobić. Kurde. Iść na spotkanie z przeznaczeniem. Eee, tu jest niestety za daleko. Tu. Final point, Indie. No, troszkę obrażeń dostaniemy, ale. I mógłbym ewentualnie spróbować wejść w tamten czołg. W następnej duże? żeby go skraszować. Natomiast, no właśnie, wiemy, że ten dostanie za chwilkę. On tu wiedzie. No niestety, tu jest taka, kurde, tu jest taki dół. Więc albo byśmy stali wyżej, albo trzeba po prostu z innego kąta to zrobić, więc. Bo ten czołg dostanie na pewno. Od Jarosława. Tylko kiedy? Tu, więc trzeba będzie poczekać. Niech oni przyjdą faktycznie do nas bliżej, może. Ty, mój miły, się cofnij, bo będziesz celem ataku. Cofnij się nawet tu. A, tylko, żebyś mógł albo rakietki od razu wypuścić, albo później. Dobra, możesz. Potem zejdziesz na dół. I z tego miejsca może w tamtego. Ma to sens? Trochę ma. No, troszkę zachowawczo, ale no właśnie. Gościu tam dostaje. Eee, tu, tu, tu. Dobra. I tu powinniśmy go. No właśnie, bez sensu to jest. Miałem iść tam, ale. To jest collision in dash. No właśnie, niestety. O, o, o. Dostaniemy trochę obrażeń, niestety. Więc można by, jak wygląda w ogóle to na linii czasu, trochę dostajemy, ale delikatna obrażonka. Więc tu i ciachnąć w ten sposób, i tutaj do, niestety kolejna obrażonka. No ale cóż, yy, spróbujmy zatem w tego. Yy, odsuwając się troszeczkę. Ten gościu powinien tak naprawdę zginąć. Więc zamiast tu atakować. Bo tu ja rozatakuję, ale to. Ale to nie szkodzi, bo. Znaczy właściwie kogo ty atakujesz? Tego po prawej, dobra. Ok. Mm, bo tu mamy ten atak, tu. Ale wiecie co? Ten czołg mnie wkurza strasznie. Więc go spróbuję. Dopaść go. będzie tak na, na styk, ale muszę być bliżej, żeby go kurde w ogóle trafić. Wiem, że nie ma mordersów tam na dole. Ten rozwalony, ten rozwalony. Ten rozwalony gościu powinien się surenderować. Chyba. Nie, atakuje. Eee, trochę na końcu. Eee, Okej. Okay. Nie sądziłem, że tak to... że tak to się skończy, powiem szczerze. Czemu tak się wydarzyło? W którą stronę my lecimy tu? A tu jesteś below min minimum range. Dobra, trzeba będzie odejść. I... Nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzie to jest ten podziabnięcie. Wiem, że zaczynam się bawić z tym wszystkim, ale... Dobra. Tyle. Chyba, tak. No dobra, 47 minut. 50 sekund, także jeszcze krócej. O właśnie, to chciałem zobaczyć. Mamy body parta, ale nie wiadomo jakiego. Mamy primary missile launcher na siódemce, słuchajcie. Unknown part, to musimy zobaczyć sobie. Spoko. Internal, ciekawostka. No. Git. Eee, tutaj mamy na Medium, to na hardzie tutaj nie wiadomo. Także pójdziemy, kochani, w następnej misji. Eee, tutaj, jak się domyślacie. W międzyczasie sobie zobaczmy, co mamy nowego. Eee, mamy tak, mamy tego Arrow'a, który integrity ma dużo większe, ale dużo większą masę... Aha, bo to jest heavy, dobra. Eee, no to może ja robię się zainteresował takim tematem. <laughs> Interesujesz się takim tematem. Trochę więcej bariery. Integrity dużo mniejsze. Eee, nie. Hit Capacity może być lepszy. Trochę mniejszy power, więc mniejsza prędkość. Nie eee, jest to do pomyślenia, ale. Ale może chyba nie teraz. Eee, mamy Left Item. No to wiemy. Mamy tego Ajaxa Shielda, ale to Integrity dużo mniejsza. Masa dużo mniejsza, bariera dużo mniejsza. Chociaż to jest na ósemce, zobaczcie. Ale faktycznie może ta masa mniejsza, bo i tak tak tarczy aż nie używamy. A daje nam to spida 12 w tym momencie. Tylko czy nie mam faktycznie Speeda trochę lepszego? No bo to jest ta największa tarcza. Dużo większa masa. Barierkę i Integrity dużo większa. No chyba że coś będzie. Takie w pół. E. Nie, to są rapidy. Nie, dobra, sprawdźmy tę tarczę. Faktycznie to był ICRC. No dobra, Że tutaj ten miecz mamy akurat taki. On ma być taki ciemny. Dobra, i write itemy... Mamy wulkana na ósemce 300 damage per second. 1190 przez całą serię. Jakbyśmy kurde gościa jednego dziabnęli. to by było dobre. Primary Launcher. Eee, to są te, ale patrzę, czy są subsystemy jakieś nowe. To są body party, hmm. all subsystems. Plating heavy, plating basic, no masy trochę większe, bariera zero większa, integrity też troszeczkę, ale, ale, no nie wiem. Wydaje mi się, że to nie, nie do tego w ogóle jest. Subsystem. Sensor left, ale to nie potrzebujemy akurat, ujara. Yy, ręka prawa, tylko że to jest medium, ale też się może ktoś ucieszyć z tego, nie wiem, Natalia? Hill yy, capacity większa, ale yy, ob obniżanie się tego. Ciepło jest niestety mniejsze, integrity mniejsze, no masa taka sama, więc w sumie wychodzi na to samo, nie? Sensor left. Bo Offensive Subsystem daje nam zmniejszenie tego ciepła, czy pozbywanie się ciepła większa. Think Improved. No. Więc też nie do końca. Yy. Mamy tylko tego wulkana, tego. Prima. O, właśnie. W sumie może nie być to głupi pomysł. Poka, poka, poka. Bo składak jest naszym gościem od yy, wyrzutni. I co? Base damage dużo większa. Eee, wystrzeliwuje 6 średnich, znaczy słabych, tego Weak Medium Speed Long Range mass, Missiles. Guidance and range no to może być w sumie, kurde, słuchajcie, to ma. No jest głupie, większy damage, większa masa, niestety. Eee, natomiast Maksymalny Range, to nie jest gubi pomysł. Że to miałem wcześniej, nie, ale to był to jest nowy. No. Zobaczymy. Kurde. Dobra. Kochani, zatem. Eee, chciałem powiedzieć, króciutki odcinek. Dla mnie wydawał się krótki, no bo to były takie też kolejne dwie szybkie bitwy. Ale mam nadzieję, że spoczko wam się to oglądało. Mamy jeszcze kurde tam, wioski tutaj. No trzeba będzie pojechać na pewno tutaj, zobaczyć co się dzieje. No i jak to przejmiemy, to będziemy mieć chyba siódmy region, tak. Nie, szósty, bo mamy workshop levelu piątego, więc to będzie szósty, i będziemy mogli produkować. No, znaczy rzeczy. Szkoda, że nie można produkować, kurde, broni ani niczego takiego, jakoś tak w to się bardziej zagłębić, nie? Mam nadzieję, że to wejdzie. Natomiast, kochani, tyle to w tym odcinku. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się do usłyszenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa.